Przystępujemy do kolejnego pytania, a pytanie to zostało zadane przez pana posła Stanisława Lamczyka i pana posła Waldemara Sługockiego z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Pytanie to dotyczy działalności urzędów pracy i skierowane zostały do ministra pracy i polityki społecznej. Bardzo proszę pana posła Stanisława Lamczyka o zadanie pytania. Dziękuję. Dziękuję pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Innowacyjne firmy na polskim rynku pracy to podmioty, w którym zatrudnienie, dynamika zatrudnienia jest jedna z największych w kraju. Jednocześnie firmy innowacyjne, innowacyjne gospodarki borykają się z znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Rozwój firm pracujących nad innowacyjnymi technologiami to ogromna szansa dla polskiej gospodarki. W związku z tym zwracam się do pana ministra z pytaniem, jak urzędy pracy przygotowane są do wsparcia przedsiębiorców poszukujących pracowników w sektorze gospodarki innowacyjnej. Dziękuję. Dziękuję panie ministrze. O odpowiedź zwracam się do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pana Jacka Męcini. Bardzo proszę panie ministrze. Pani marszałek. Wysoka Izbo, w szczególności chciałem podziękować za to pytanie, bo ono tak naprawdę jest zawieszone w pewnym szerszym kontekście. Bo pamiętajmy, że innowacyjność w gospodarce to konkurencyjność, to warunek rozwoju, to warunek inwestycji, w tym inwestycji w zatrudnienie. I chcę powiedzieć, że ja traktuję jako działanie innowacyjne i tak powinniśmy na to patrzeć, także inwestycje w kapitał ludzki. Ponieważ jeśli spojrzymy na te zmiany gospodarcze, które są tak szybkie, jak spojrzymy na idące w ślad za tym zmiany na rynku pracy, to nie tylko mamy do czynienia ze zmianami strukturalnymi, czyli w strukturze zawodów, zapotrzebowania, ale także kompetencyjnymi. Tak zwana treść zawodów się zupełnie zmienia. Przykład, wczorajsza asystentka i dzisiejsza asystentka to są zupełnie inne kompetencje. Zatem można patrzeć na innowacyjność z punktu widzenia wspierania innowacyjnych branż i na tym nam musi bardzo zależeć, ale to są też innowacyjne produkty, usługi i wreszcie kompetencje. Na to wszystko systemowo, tak holistycznie musi reagować system edukacji po to, żeby kształceni młodzi ludzie mieli kompetencje, kwalifikacje dostosowane do struktury potrzeb rynku pracy. Wiele już się dzieje. Zapoczątkowaliśmy, minister nauki i szkolnictwa wyższego, badania losów zawodowych absolwentów, które mają pokazywać, które kierunki studiów mają przyszłość na rynku pracy. To są także zmiany w edukacji, badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych. To są także przyjęte w ostatnich dniach koncepcje prognozowania podaży i popytu na pracę po to, żeby doradca zawodowy, który ma wspierać młodych ludzi, ale nie tylko młodych, bo mówimy także o osobach, które straciły pracę, mógł zaprojektować, jakie kwalifikacje i kompetencje są na tym rynku potrzebne. I chcę powiedzieć, że we wtorek weszły w życie zmiany w polityce rynku pracy, które mają przybliżyć instrumenty rynku pracy właśnie przedsiębiorcom. Stąd trójstronna umowa szkoleniowa, żeby nie szkolić dla szkoleń, tylko aby powstawała trójstronna umowa szkoleniowa na zasadzie. Przedsiębiorca mówi, jakich kwalifikacji potrzebujesz i to jest podstawa do decyzji o skierowaniu konkretnych bezrobotnych na odpowiednie szkolenie z gwarancją zatrudnienia po uzyskaniu tych kwalifikacji, kompetencji zakończenia szkolenia. I wreszcie zupełnie nowe rozwiązanie, które idzie w kierunku wspierania takiej prewencji bezrobocia. Dziś wiemy, że bezrobocie w dużej mierze wiąże się także z tym, że osoby po latach pracy bez podnoszenia kwalifikacji w pewnym momencie są wypychane z rynku pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to ma być mechanizm prewencyjny, czyli pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie szkoleń dla swoich pracowników. I w przypadku średnich i dużych firm w 80% Fundusz Pracy będzie wspierał podnoszenie kwalifikacji. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, chcę to podkreślić, tych podmiotów, które bardzo często nie mają
środków na to, aby szkolić swoich pracowników. Fundusz Pracy będzie finansował w 100%. Co jest jeszcze innowacyjne w tej metodzie, można powiedzieć, budowania nowego obszaru polityki publicznej, kształcenia ustawicznego, to to, że ten fundusz dajemy w zarząd partnerów społecznych, pracodawców i związków zawodowych, które będą decydować o 20% środków, które będą wspierać odpowiednie branże, które są zdiagnozowane przez samych partnerów, przez organizacje pracodawców i związki zawodowe jako deficytowe. Chcę podkreślić, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy ruszy już w tym roku. 40 milionów przekazujemy do końca roku, od przyszłego roku to będzie 100 albo ponad 100. I chcę też powiedzieć, że bardzo byśmy chcieli, aby ten Krajowy Fundusz Szkoleniowy był też modelem dialogu zakładowego, tak aby poprzez współfinansowanie przez pracodawcę czy nawet pracownika mogły być to elementy powszechne. To jest wyzwanie, któremu musimy sprostać. Według ostatnich badań Komisji Europejskiej, musimy to sobie uświadomić, każdy człowiek aktywny na rynku pracy po 10 latach musi wymienić 80% swojej wiedzy i kompetencji. Na koniec chcę powiedzieć, że na inwestowanie w kapitał ludzki, w podnoszenie kwalifikacji musimy patrzeć także w kontekście takich złych zjawisk na naszym rynku pracy, mianowicie zjawiska dualizmu czy dualnego rynku pracy. Okazuje się, że osoby dobrze wykształcone są zasysane przez rynek pracy, natomiast osoby gorzej wykształcone albo młodzi, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego, lądują na gorszych umowach, na umowach cywilnoprawnych, na umowach na czas określony. Jest czas, aby rozpocząć dyskusję o jakości polskiej pracy. My, politykami publicznymi, możemy to wspierać właśnie poprzez urzędy pracy, agencje zatrudnienia, finansując te podnoszenie kwalifikacji ze środków Funduszu Pracy. Chcę podkreślić, że dobre kwalifikacje są gwarantem tak naprawdę powodzenia na rynku pracy, lepszego zatrudnienia i lepszych wynagrodzeń. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Pytanie dodatkowe zwracam się do pana posła Waldemara Sługockiego. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. To bardzo optymistyczne informacje, które pan przekazuje, panie ministrze. Mam nadzieję, że ten system, który pan pokrótce zakreślił, będzie systemem efektywnym. Ale chciałbym zapytać także, panie ministrze, o korelację pomiędzy programami europejskimi, które będą realizowane w nowej perspektywie. Bo wiemy, z jednej strony realizowane będą programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które będą wspierać rozwój polskiej innowacyjnej, chcę to podkreślić wyraźnie, gospodarki polskiej innowacyjnej przedsiębiorczości. Myślę tutaj naturalnie o programie Inteligentny Rozwój. Ale z drugiej strony mamy chociażby do czynienia z programem Wiedza, Edukacja, Rozwój, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzany także między innymi przez pana ministra, czyli przez ministra Pracy i Polityki Społecznej. W tym kontekście mam pytanie, czy istnieje realna korelacja pomiędzy właśnie wspieraniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tworzenia nowych miejsc pracy, innowacyjnych miejsc pracy i także z Europejskim Funduszem Społecznym, który będzie przygotowywał, szkolił kadry właśnie dla tych podmiotów gospodarczych. To pierwsze i drugie, króciutko, jeśli pani marszałek pozwoli, co do Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Czy on będzie, panie ministrze, zorientowany na efektywność, bo jak wiemy, dzisiaj ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzamy w Polsce na różnych poziomach, także oczywiście regionalnym, lokalnym, szkolenia osób trwale bezrobotnych czy generalnie bezrobotnych. Ta efektywność w wielu raportach jest częstokroć podważana. Jak będzie w przypadku tego instrumentu, który pan scharakteryzował? Dziękuję panie ministrze, bardzo proszę o odpowiedź. Otóż chcę podkreślić, że od dawna jest dość ścisła korelacja i współpraca między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwem Pracy i chcę przy tej okazji powiedzieć jedną rzecz, która nam często umyka. Te urzędy pracy, które często krytykowane są za to, że działają nieefektywnie, są jedną z
najefektywniejszych instytucji, która zagospodaruje środki Europejskiego Funduszu Społecznego. My mamy dobre efekty w wykorzystywaniu środków europejskich, między innymi dzięki temu, że od dawna, od początku właściwie akcesji, udał nam się ten montaż. Natomiast problem jest w przypadku niektórych środków europejskich z tak zwanymi szkoleniami otwartymi, które niestety nie zapewniają odpowiedniej jakości. I Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który dziś uruchamiamy dla osób 45+, ma być w przyszłości właśnie takim modelem zasysania tych nieefektywnych elementów z Europejskiego Funduszu Społecznego i wtedy z udziałem pracodawcy rozszerzenia tego na inne grupy. Taki jest w skrócie nasz zamysł. I oczywiście efektywność funduszu szkoleniowego będzie analizowana. Co prawda bardzo trudno zanalizować, na ile na przykład podniesienie kwalifikacji czy kompetencji pracowników wpłynęło na to, że oni utrzymali zatrudnienie. Ale tak odwrotnie, a contrario patrząc, wiemy doskonale, że osoby 50+ dzisiaj najczęściej wypadają z rynku pracy i mają trudności z zatrudnieniem właśnie dlatego, że nie mają nawyku także podnoszenia kwalifikacji. Musimy włączyć wcześniej tę interwencję i stworzyć ten nawyk. On musi być powszechny, bo dziś bezpieczeństwo na rynku pracy jest złudne, jeśli powiemy, że koncentrujemy się tylko i wyłącznie na regulacjach prawa pracy. Możemy zadekretować nie wiem co, a tak naprawdę ta realna pozycja na rynku pracy wynika z kwalifikacji. Najlepszy przykład: osoby, które mają wysokie kompetencje, nie mają żadnych problemów ze startem na rynku pracy. Co ciekawe, ostatnie badania pokazują, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, dążą do tego, żeby wydłużać swoją aktywność zawodową, jeśli odnajdują się w swojej pracy, jeśli są cenionymi ekspertami. Musimy wykorzystać tę wiedzę i wspierać tę aktywność zawodową takimi działaniami autentycznymi, czyli poprzez wspieranie kompetencji. Dziękuję, panie ministrze.